Przypadkowo znalazłem się na festiwalu, zobaczyłem reklamę, informacje, materiał w metrze na Telebimie i wtedy zdecydowałem się wziąć udział w warsztatach filmowania tańca, bo 3 lata temu akurat takie były organizowane. Odpowiadała mi tematyka, odpowiadały mi proponowane akurat zajęcia warsztatowe. No i zdecydowałem się zgłosić. A jak się później okazało, uczestnicy tych warsztatów filmowania tańca otrzymywali również bilety wstępu na poszczególne spektakle. No i właściwie po pierwszym spektaklu, kiedy miałem okazję zobaczyć festiwal w swojej właściwej formie, czyli w formie festiwalu tańca, jeszcze wtedy, mogłem zobaczyć, jaka jest tak naprawdę forma tego festiwalu, jacy są zapraszani goście i jak wyglądają proponowane przez festiwal spektakle. No i pierwszy spektakl to był spektakl Souls, w którym tancerze podnoszą się z pokrytej piaskiem sceny i najpierw w powolnym ruchu, a później w coraz szybszym i powiedzmy bardziej rytualnym, dzikim, zwierzęcym zaczynają ze sobą współpracować. I urzekł mnie ten spektakl i uznałem, że i wtedy już wiedziałem, że na pewno jest czego poszukiwać w tych propozycjach festiwalowych. I jakoś utwierdziłem się w przekonaniu, że chciałbym kontynuować swoją historię i swój udział w festiwalu. Jeszcze nie wiedziałem, na jakich warunkach i w jaki sposób mogę uczestniczyć. Dlatego postanowiłem zostać wolontariuszem festiwalu, czy też innego projektu Fundacji Ciało Umysł, warszawskiej sceny tańca. No i później naturalnie potoczyły się koleje losu, że z wolontariusza zostałem poproszony o koordynację wolontariatu w zeszłym roku. No a w tym roku koordynuję wolontariatem i zespołami. I tak właśnie się zadomowiłem w Fundacji Festiwalu.